Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na życzenie widza Minecraft u Una. Zainstalujemy Dynamic Lights na 1.6.4 wersję Minecrafta. Co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać plik. A plik pobieramy z takiej strony. Oczywiście link do tej strony będzie w opisie do filmiku. I jak wejdziemy na tą stronę, to od razu tutaj zaraz na górze mamy download dla 1.6.4 i tutaj stąd właśnie z tego miejsca, z tego miejsca ja pobrałam, wy możecie też z tego miejsca albo z tego miejsca. Ok. Jak już mamy pobrane, to możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który właśnie pobraliśmy, potrzebne są minimum Launcher Minecraft i Forge na 1.6.4. Jeżeli nie macie tego, to żeby zainstalować, możecie sobie obejrzeć, jeżeli macie wersję premium Minecrafta, możecie sobie obejrzeć filmik pomocny Tuty76, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta, to filmik pomocny Tuty77. W tych filmikach instaluję wersję Forge'a z końcówką 883, no ale jest bardziej aktualna wersja z końcówką 916, więc sobie z tej strony, która tam jest napisana, pobierzcie z końcówką 916 i tak samo zainstalujcie, jak ja to instaluję tutaj. W tych filmikach jeszcze instaluję Optifine i sytuacja jest taka sama, że instaluję z końcówką C4, a nowsza jest C6, więc zainstalujcie z końcówką C6, dokładnie tak samo jak ja tą z końcówką C4. Ok, jak już mamy zainstalowanego Forge'a i launchera Minecrafta, to możemy przystąpić do instalacji. Co robimy? Jeżeli masz wersję premium Minecrafta, to skopiuj sobie gdzieś folder .minecraft, który masz w app data przez roaming. A jeżeli masz wersję non-premium Minecrafta, to skopiuj sobie folder non-premium gdzieś. Po co? No po to, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się okazało, że Dynamic Lights się nie zainstalowało poprawnie. Ok, jak już macie kopie porobione, no to przystępujemy do instalacji. Otóż, jeżeli masz wersję Minecraft Premium, to wchodzisz w folder .minecraft, a jeżeli masz wersję non-premium, to wchodzisz w folder non-premium, po czym wchodzimy do folderu mods, po czym na nasz ściągnięty plik Dynamic Lights klikamy prawym przyciskiem myszy, otwieramy za pomocą archiwizera, jaki tam mamy, i teraz wchodzimy do foldera setup, do foldera mods i te dwie rzeczy przerzucamy tutaj. O tak, po prostu jedna rzecz i druga rzecz. Teraz możemy to zamknąć, i wchodzimy do Minecrafta i sprawdzamy, czy działają świeczki. Znaczy, czy rozjaśniają nam drogę w nocy na przykład. Jak widzicie, mam Forge 916, play. Mojang, hura, hura. No, otwieraj się, moc. Dynamic Lights powinien nam dodać parę modów. O, Dynamic Lights, Dynamic Lights on Burning, on Creepers, on Items, on Mob i tak dalej. Także widać, że nam się dodały Dynamic Lights. Gotowe, tryb jednoosobowy, pierwszy. Graj w nowym świecie. I oczywiście jest najprostszy sposób na sprawdzenie tego, czy to działa. Klikamy, klikamy L i jest Dynamic Lights Globally Off, czyli że teraz nie działa. Zrobimy sobie noc. Noc jest tutaj.
O, i jest ciemno, i idę, i jest w dalszym ciągu ciemno. Jak postawię świeczkę, to w okolicy świeczki jest jasno. Jak wyrzucę świeczkę, to ona sobie po prostu wisi i nic nie rozjaśnia. Ok. No i teraz zrobimy znowu L. I Dynamic Lights Globally On, czyli jest włączony. I jak widzicie, jak idziemy, to nam się wszędzie rozjaśnia. I jak wyrzucimy świeczkę, to tam, gdzie ona jest, to jest jasno. Pomimo tego... O, zwinęłam ją. Dobra. Rzucimy jeszcze raz. O, tam, gdzie ona jest, to jest jasno, pomimo tego, że nie jest postawiona, tylko wisi sobie w powietrzu. No, czyli jak widzicie, Dynamic Lights działa. Mod jest zainstalowany. Czyli ja kończę. A wy proszę piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie mieć poradniki. Oglądajcie moje serie. Oczywiście łapkujcie i subskrybujcie. I pa, pa, do następnego razu. Cześć!